Witajcie wszyscy w kolejnym materiale. Przed nami odcinek z kolonii Componotus Cruentatus. No tak, mrówki wreszcie się doczekały. Sprawdziłem i okazuje się, że ostatnia aktualizacja odbyła się prawie rok temu. Ale nie o tym teraz. Chciałbym, żeby odcinek ten był swojego rodzaju podsumowaniem hodowli tych mrówek w gnieździe 3D. Zacznijmy od początku. Mrówki te trafiły do gniazda 3D w czerwcu 2018 roku, a więc są w nim już 2 lata. Całą historię hodowli możecie prześledzić w playliście, do której mam nadzieję wyświetla się Wam teraz link. Są tam wszystkie materiały poświęcone temu gatunkowi od czasu, gdy do mnie przybył. Zagara, bo tak nazwaliśmy królową, okazała się bardzo płodna. Jej potencjał sprawił, że już po 2 latach hodowli, bez jakiejkolwiek stymulacji liczebności kolonii, osiągnęła ona wielkość około 300-400 osobników. Wszystko to oczywiście dane szacunkowe, bo oczywiście nie liczyłem robotnic. Przy moim doświadczeniu hodowlanym nie jest to już konieczne. Mrówki przeszły w gnieździe jedną dłuższą stagnację. W 2019 roku kolonia przestała się rozwijać w okolicach sierpnia. Postanowiłem przetrzymać je do stycznia i wtedy poddać okresowi obniżonej temperatury, jako że jest to gatunek egzotyczny i nie wymaga normalnego zimowania. Gdy wreszcie nadszedł styczeń, mrówki same przełamały stagnację i ruszyły z rozwojem. Nie do końca tak to planowałem, ale wtedy nie było już sensu obniżać temperatury u rozwijającej się kolonii. Największym problemem, jaki napotkałem w hodowli, był wystrój areny. Zbudowana z pudełka arena była polem testowym dla moich różnych eksperymentów. Jednym z najbardziej istotnych było utworzenie podłoża silikonu pokrytego włóknem kokosowym. Powstało coś w rodzaju dywanu lub wykładziny wyścielającej arenę. Pomysł genialny w swojej prostocie, a przy tym niezwykle skuteczny i praktyczny. Wszystko skomplikowało się jednak po pewnym czasie. Nie wiedzieć czemu dno pudełka dość mocno się odkształciło, tworząc wybrzuszenie na środku pojemnika. W wyniku jego powstania wykładzina nieco odsunęła się od ścianek, naciągana przez podnoszące się dno. Efektem były widoczne do teraz szczeliny przy krawędziach pojemnika. Z jednej strony zepsuło to wizualny odbiór areny, z której byłem dość dumny, natomiast z drugiej sprawiło, że wreszcie chce mi się wziąć za tą hodowlę. Mam tutaj na myśli jakiś nowy projekt, ale nie jestem jeszcze pewien, czy chcę Wam zdradzać, co to będzie. Gniazdo przez cały ten czas bardzo dobrze się spisywało. Jednym drobnym mankamentem, który od czasu do czasu mi przeszkadzał, był miękki wężyk łączący część gniazdową z areną. Niestety często wypadał z otworu gniazdowego, co skutkowało ucieczkami mrówek. Na szczęście gatunek ten nie jest specjalnie agresywny, więc kończyło się dosłownie na kilku robotnicach wędrujących po pokoju. Przy czym robotnice te nie wykazywały żadnej agresji ani w stosunku do mnie, ani do innych domowników. Nie można tego natomiast powiedzieć o Polyrachis dives, które każdą możliwą okazję wykorzystują do przypuszczenia ataku. W pewnym momencie wymieniłem gąbkę znajdującą się w komorze nawadniającej na watę. Zabieg ten był spowodowany głównie degradacją rzeczonej gąbki. Mówiąc prościej, po prostu się zużyła i trzeba było wymienić ją na coś nowego. Wybór padł więc na zwykłą watę, która była już sprawdzona. Prócz klasycznego nawadniania, mrówki zaopatrywane są też na arenie. Została tutaj umieszczona zapasowa probówka z wodą, jako że niestety nie jestem w domu codziennie i nie mogę trzymać ręki na pulsie. No a jak to się mówi, przezory zawsze ubezpieczone.
A teraz troszeczkę o planach na przyszłość, czyli gdybanie. W planach mam przeniesienie tych mrówek do nieco większego formikarium, moim zdaniem bardziej wypasionego. O tym Wam jeszcze nie wspominałem, jako że wszystko jest dopiero w etapie ostrego planowania. Dlatego też nie chcę zdradzić nic więcej. To będzie tylko taka mała zajawka. Chcę jednak podzielić się z Wami pewną rozterką. Jak wiecie, bo w opisie mam wymienione wszystkie kolonie, które aktualnie hoduję, posiadam kilka gatunków z rodzaju Camponotus. Są to oczywiście Cruantatusy, Ligniperdy, Nico, Foreli. Aha, i wiem, że ich się nie odmienia, no ale mówię tak tylko po to, żeby uprościć przekaz. Tak czy siak chciałem się skupić na Camponotus Cruantatus i Ligniperda. Są to gatunki niezwykle podobne do siebie. Mam tutaj na myśli aspekt wyglądu, jak i zasad ich hodowli. Jedyną trudnością, która je odróżnia, jest konieczność zimowania Ligniperdy. Poza tym nie różnią się znacznie. Zacząłem się więc zastanawiać, czy nie skupić się na hodowli tylko jednego z wymienionych gatunków. Jak nie trudno jest Wam się pewnie domyślić, stawiałbym raczej na Cruantatus, jako że sprawiają mniej problemów w związku z zimowaniem. Niestety decyzja ta wiązałaby się z koniecznością sprzedaży Ligniperdy. Jest to problem, który od dłuższego czasu siedzi mi w głowie i troszeczkę mnie martwi. Możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie. Wróćmy jednak do podsumowania hodowli tych mrówek w gnieździe 3D. Zarówno za mną, jak i za mrówkami dwa piękne lata hodowli w tego rodzaju gnieździe. Kiedy w 2018 roku kupiłem to gniazdo, stanowiło one formę nowości. Miało swoich zwolenników, miało całą masę przeciwników, ale ogólnie stanowiło jedną wielką niewiadomą. Jak do tamtej pory miałem w swoim zapleczu gniazda gipsowe, korkowe czy akrylowe, ale 3D stanowiło formę nowości i wtedy trafiła do mnie pierwszy raz. Patrząc na to dziś, w momencie, w którym druk 3D stał się jednym z podstawowych surowców do wyrobu gniazd dla mrówek, wszystko to wydaje się śmieszne. Przez ten czas powstało również bardzo dużo sklepów z akcesoriami dla mrówek, o których dzisiaj jednak mówić nie będę. Chcę jednak krótko podsumować hodowlę w tym gnieździe. Uważam, że ten typ gniazd to strzał w dziesiątkę, szczególnie dla gatunków wymagających zimowania. Sposób nawadniania w przypadku sklepu, z którego pochodzi to gniazdo, oczywiście linki w opisie, został rozwiązany bardzo dobrze. Siateczka użyta do zabezpieczenia przestrzeni nawadniającej nie rdzewieje i nie odkleja się. Podobnie jest z nakryciem gniazda. Wieczko nie wyrobiło się w żaden sposób, dzięki czemu w dalszym ciągu jest dokładnie dopasowane. Przegroda na kabel grzewczy. Jest to chyba jedyny element gniazda, który u mnie kompletnie się nie sprawdził. Nie mam tutaj na myśli faktu, że jest z nim coś nie tak. Po prostu nigdy nie używałem jej do tego celu. Z racji tego, że mam dość sporo kolonii, stoją one wszystkie na jednym kablu grzewczym, który jest rozciągnięty na półce. Dzięki temu na jednym kablu dogrzewane jest kilka kolonii. Powoduje to przede wszystkim obniżenie kosztów dogrzewania, a czasem po prostu bywa to istotne. Prawdopodobnie wkrótce pojawi się opis gatunkowy tych mrówek. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać wszystkie potrzebne informacje na czas. Mam tutaj na myśli fakt, że planuję już wspomnianą wcześniej przeprowadzkę. Dlatego też chciałbym, żeby ten materiał był jednym z ostatnich filmików przedstawiających Zagarę i jej świtę w tym gnieździe. Może jednak okaże się, że nagram jeszcze film z opisu gatunkowego z przybitkami właśnie z tego gniazda. A zrobię to dlatego, że wiele z nich wychodzi naprawdę bardzo fajnie.
Tymczasem dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Nowe osoby zapraszam do dołączenia do naszej mrówczej kolonii, a stałych widzów zapraszam do sekcji z komentarzami. Trzymajcie się i czułki w górę!